bardzo dumna z tego, że akurat gminę Rokiciny reprezentuje Orkiestra Dęta z Łasnowa. Uważam, że orkiestra ma bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi grę. Mi się bardzo podobała. Uważam, że nic zupełnie nie odstępuje od orkiestr innych, które tutaj występowały. Przyznam się, że jest to bardzo dobra promocja gminy na tym szczeblu powiatowym, jak i pozapowiatowym nawet. Dobrze, że młodzież organizuje się, chce ćwiczyć, po prostu w ten sposób wypełnia czas, a jednocześnie rozwija tą kulturę taką wysoką. Ja jestem bardzo zadowolona, dziękuję wszystkim, którzy tutaj przyjechali, wystąpili. Bardzo publiczności podobał się występ, no i myślę, że niezależnie od wyniku, wszyscy będziemy bardzo zadowoleni. Uważamy, że organizacje takich przeglądów czy konkursów orkiestr to jest coś bardzo dobrego, bo to pokazuje nasz dorobek, a wiadomo, że to też wymaga nakładów finansowych i widać, że te pieniądze nie są marnowane, tylko przynoszą wymierny efekt. Nazywam się Sylwester Norwiński, jestem pierwszym trębaczem w Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Łasnowa, to jest gmina Rokiciny. Naszym kapelmistrzem jest pan Andrzej Pongowski. Orkiestra istnieje już od 1916 roku i wcześniej powstała niż Ochotnicza Straż Pożarna, więc bardzo tutaj bogata historia, burzliwa, wojny i tak dalej, zawirowania. Kilka razy orkiestra upadała, odradzała się, nawet już niedługo jubileusz okrągły 100 lat. Także widać, że u nas naprawdę jest bardzo dużo ludzi takich, którzy chcą kultywować miejscowe tradycje.
zmienia się repertuar, ten, który jest grany przez orkiestry dęte. W tej chwili na przykład byliśmy świadkami tego, że dwa utwory zostały wykonane w aranżacji właśnie tutaj kolegi Sylwka Norwińskiego. Myślę, że się bardzo podobały. No, zmienia się charakter tego, co prezentują te orkiestry. Tak, generalnie kiedyś orkiestra dęta była kojarzona z taką orkiestrą, która bierze udział w przemarszu, gra tylko utwory marszowe i na tym koniec. No, było to bardzo fajne i tak dalej, ale już od kilkudziesięciu, znaczy może nie dziesięciu, ale na pewno od 15 lat czy iluś obserwujemy w ogóle przeistaczanie się tych orkiestr, bo naprawdę taki repertuar rozrywkowy się gra i swingowy, i my też wprowadzamy takie utwory. Dzisiaj jak nie graliśmy nic swingowego, chcieliśmy bardziej przypodobać się uchu słuchacza, oni lubią przecież polskie melodie, dlatego graliśmy na sam koniec polskie melodie i chyba nikt nie powie, że jesteś szalona z repertuaru Boys. To jest szlagier taki polski i najbardziej polski utwór, znaczy może jeden z tych takich najbardziej kultowych. Co byłoby nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu, żeby takie utwory w ogóle grać na przeglądach przez orkiestrę? No to jest wszystko zasługa tego, że w orkiestry wprowadza się profesjonalne perkusje, perkusistów, flety poprzeczne i inne instrumenty, które kiedyś nie były w orkiestrach. Kiedyś były tylko trąbki, akompaniament, czy alty, basy, jakiś puzon, saxhorn i bęben i czynele, tak? A dzisiaj mamy perkusje, mamy werble, mamy trójkąty, mamy wszystkie tamburyna, tak? Mamy również flety poprzeczne, klarnety, no klarnety to jeszcze były, ale nawet ksylofony i tak dalej, czyli cała ta gama instrumentów dętych dołącza cały czas i teraz już naprawdę osiąga to bardzo fajną formę i dlatego między innymi można wykonywać utwory praktycznie każdego stylu. Orkiestra liczy 35 członków ogólnie, natomiast no nie zawsze wszyscy mogą być. Dzisiaj akurat jest 30 osób, bo wiadomo, każdy ma swoją jakąś pracę i tak dalej. Natomiast muszę tutaj wyrazy wdzięczności względem tych wszystkich druhów, młodzieży i tych starszych przekazać, jeżeli to będą oglądać, bo naprawdę w tym roku zaangażowali się bardzo i naprawdę poziom orkiestry się podniósł bardzo, to znacznie tutaj nawet w miejscowości naszej mówią o tym, więc chylę czoła przed nimi i bardzo jestem im wdzięczny, na to myślę, że nie tylko ja, więc także wszyscy, którzy nas słuchają. Na występach tutaj zajęliśmy dwukrotnie trzecie miejsce, jednokrotnie zostaliśmy wyróżnieni. No teraz w tym roku bardzo się przyłożyliśmy, tutaj mieliśmy próby dwa razy w tygodniu, dodatkowy instruktor dzięki uprzejmości pani wójt został zatrudniony. Mieliśmy także wyjazd na warsztaty takie muzyczne w zeszły weekend. No i przyjechaliśmy tu generalnie do dobrej zabawy, ale również oczywiście myślę, że tak jak wszyscy, z tą nadzieją, że zwyciężymy ten przegląd, bo przecież po to jest konkurs, żeby go wygrać. A jeżeli nie wygramy, no to nic się nie stanie, będziemy za dwa lata kolejne znowu próbować.
jak co roku gromadzimy się w Spale na kolejnym przeglądzie strażackich orkiestr dętych. Jak widać, pogodę mamy wspaniałą, publiczność też. Oczywiście jest to wielkie wydarzenie, wydarzenie kulturalne, bo już wszyscy na ten moment, pierwszą niedzielę lipca, czekają. Prezentacja tych strażackich orkiestr jest też prezentacją dorobku kulturalnego danej jednostki. Cieszymy się, że w naszych orkiestrach strażackich, co prawda mamy ich 6 w powiecie, widać bardzo dużo młodzieży i to jest pozytywny efekt tych naszych corocznych spotkań w Spale, koncertowania w Spale. Wielką radością dla zarządu powiatowego jest też fakt wielkiego zaangażowania naszych jednostek OSP w krzewienie kultury. Dziś tak często młodzież ucieka od wspólnego grania, zajmuje się komputerem, grami, pozostaje zamknięta w czterech ścianach domu. A przecież potrzeba jest tych, którzy będą nam nie tylko umilać czas, ale kultywować piękną strażacką tradycję. Ongiś niemalże w każdej jednostce była orkiestra strażacka. Obyśmy takich czasów doczekali, bo naprawdę potrzeba nam jest młodych ludzi, odważnych, którzy potrafią służyć drugiemu człowiekowi poprzez piękno muzyki.
Po zakończeniu tego konkursu, po wyłonieniu zwycięzcy jest oczywiście komisja konkursowa powołana, jest wręczane są nagrody, jest nagroda pierwsza i pozostałe nagrody dla pozostałych uczestników. Te nagrody ufundował w tym roku Stowarzyszenie STER, tutaj pan Roman Jagielliński. Wreszcie mamy wielu innych sponsorów, którzy nam w tym pomagają, włącza się w to Starostwo Powiatowe. Także nagrody będą nagrody dla, w szczególności dla prowadzących, dla dyrygentów. Proszę Państwa, miałyśmy ogromny problem z wyborem pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Niestety organizatorzy są przygotowani tylko na takie nagrody. Czyli trzeba było dać jedno trzecie, jedno drugie, jedno pierwsze. A według naszych wyników wychodziłoby, że dwa trzecie, dwa drugie, dwa pierwsze. Nie da się, nie pozwolili nam niestety, więc musiałyśmy zdecydować. Decydowały nam minimalne różnice. Trzecie miejsce. OSP Łaznów. Drugie miejsce. OSP Smardzielica. Pierwsze miejsce. OSP Żelechiny. Czy spodziewaliśmy się, że odniesiemy taki sukces jak dzisiaj? Nie spodziewaliśmy się, ale orkiestra chciała się pokazać, chciała zagrać bardzo dobrze. To jest praca, żmudna praca wszystkich członków orkiestry. Począwszy od tych najmniejszych, które przychodziły już wcześniej i uczyły się zasad muzyki, rytmu z panem Łukaszem Pawlikiem, a potem sklejaliśmy te utwory. Czasami siedzieliśmy nawet na sali prób do godziny 23. Pan Andrzej Dzielanowicz to jest postać, która bardzo przyczyniła się do sukcesu naszej orkiestry. Przede wszystkim ze względów finansowych. Pan Andrzej jako prezes straży OSP Żelechinek wsparł nas na początku roku dość wysoką kwotą pieniędzy, za co kupiliśmy nowe instrumenty, wyremontowaliśmy stale, dokupiliśmy stroje, ustniki, pulpity, wyremontowaliśmy salę prób. Pan Andrzej wspierał także finansowo zarówno mnie jako kapelmistrza, ale także innych instruktorów orkiestry. A pan Andrzej jest także dla nas dobrym duchem, który zawsze przychodzi na próbę, mówi dobre słowo, pociesza nas, mówi jakieś wskazówki. Orkiestra też nie zakończyła współpracy z poprzednim dyrygentem, panem Zygmuntem Stańdo, który zawsze, kiedy jest w Żelechninku, udziela nam drobnych wskazówek oraz spędza z nami czas na różnego rodzaju wyjazdach, różnego rodzaju przeglądach, konkursach. Pan Bogdan Kaczmarek, tak samo zarówno jak pan Andrzej Dziedzianowicz, jest dobrym duchem tej orkiestry. Zarówno pan Andrzej, jak i pan Wójt, obydwaj znają się na muzyce, zawsze powiedzą dobre słowo, a także odrobinę krytyki zawsze jest słychać z ich ust. Ja też. Ciężka praca. Panowie, po obręczu. Nie warto. Warto było wkładać wysiłek w ćwiczenia, w dobór utworów. No i warto było dzisiaj przyjechać do Spały. Prosimy również bardzo serdecznie najmłodszą uczestniczkę dzisiejszego konkursu, a jest nią Weronika Kolanowska z OSP Żelechinek, a jakże dziewczyna ma lat 8 i również gra na tamburinie. Jest z nami Zbigniewa Tomkowskiego. Prosimy bardzo. No właśnie, jakby mogło nie być. Widzieliśmy, że był przez cały czas. Nie, chodź.
tym roku mieliśmy szereg występów. Występowaliśmy zarówno w gminie Żerechinek na różnego rodzaju uroczystościach państwowych, gminnych, a także kościelnych typu Boże Ciało, Wielkanoc, Miodobranie, Święto Strażaka. Dostaliśmy także zaproszenie na różnego rodzaju inne imprezy spoza gminy, prawda? To są takie imprezy, jak w tym roku byliśmy na przykład w Głownie, gdzie występowaliśmy na festiwalu Orkiestr Dęty, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce oraz dostaliśmy nagrodę dla najbardziej medialnej orkiestry tego przeglądu, ze względu chyba na dużą liczbę kobiet w naszej orkiestrze, których jest aż 22. Występowaliśmy także w Warszawie na Bożym Ciele i mieliśmy potem koncert na różnych rodzaju uroczystościach, których było wiele już, które teraz ciężko spamiętać. Orkiestra Żerechinka gra utwory, które może wcześniej nie były do pomyślenia, żeby orkiestra strażacka, stricte strażacka grała takie utwory. Taką propozycję utworów wysunąłem ja, stwierdzając, że młodzież oraz dzieci, które biorą udział w orkiestrze, nie są chętne do grania utworów takich stricte strażackich marszowych. Wolą grać utwory im bliższe, prawda? Tak samo jak takie, jak przedstawiliśmy właśnie w tym repertuarze, który zaprezentowaliśmy na przeglądzie spalskim. Aranżerami utworów są różni ludzie, a utwory pisane typowo na tę orkiestrę to są aranżacje pana Marcina Zielińskiego, mojego przyjaciela, który skończył kompozycję oraz organ na Akademii Muzycznej w Warszawie. Dyrygentem, który kiedykolwiek występował, wniósł świeży powiew, młodość, fachowość. I za to chciałem Ci, Kamil, bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję Ci. Chciałbym podziękować wszystkim naszym muzykom. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ale jeszcze chciałbym wymienić jedno nazwisko, opiekuna tej orkiestry OSP Żerechinek. Jest to Andrzej Dzianowicz, który jest obecny.